Mówią, że cztery pierścienie robią wrażenie. Ale czy na pewno? Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Prosiliście o kolejny gruby konfig i prosiliście, że ej, może zróbcie Audi. No okay. dobra. dobra, jedziemy. To... Let's Drive with the Coke. Jak to mówią po angielsku, nie? Dobrze, poczekaj. Tu troszkę nie potrzebuję, żeby nam się nagrywało. Ciach. No dobra. I jedziemy. Audi. A Audi? Mhm. Mm I jaki model Audi weźmiemy na tapet? Słuchaj, no na pewno nie tego tam EG Trona. Nie, nie, nie. Uh... Ja bym. No, w poszukiwaniu. Cicho, czasie online. Jest niedziela, kiedy to nagrywamy. Um, no, ostatnio szukaliśmy tych takich pseudo uterenowionych, to, to może idźmy dalej w a tym sześć. kierunku. A6. Co to w ogóle są za jakieś? To jest S4. S4. Nie, to ja bym wolała... Jezu, won as... mi z tym czatem. Ja bym wolała uh, A6. Jest jeszcze ten uh, Allroad Quattro. Właśnie jest Allroad Quattro, ciach. Poznaj, Poznaj model. model. To znaczy... Nie mogę się doczekać, żeby A. go poznać. Marek Wieruszewski bardzo mi miło. A Udi. A Udi. A UDI tak. Mhm. No, tak mówią w dziale prasowym. <laughs> Dobra. Rozpocznij konfigurację, bo o. off-roadowa stylistyka, ta stara. Czy możemy przejść dalej? Do. Uu, Uu. Czarny. Jak ładnie. Mhm. Mm -hmm. A można jakoś go konfigurować? czy Wiesz co, można. Ja już przeszedłem przez ten konfigurator jest on absolutnie beznadziejny. Generalnie oni chcą kliknij w koszyk, zapłać nam i, i to tyle. Okej, okay, możesz na przykład sobie wziąć taki pakiet, żeby ci się świeciło All Road, jak otworzysz drzwi. A czy on coś robi poza tym, że świeci? Nie wiem, tam są jeszcze jakieś progi, jakieś sportowe fotele. Do Allroada sportowe fotele. A to bez sensu. To bez sensu. Dobra, idźmy, no, ale idźmy dobrze. na silnik. Idźmy bo na ja bym, silnik. Ja bym zaczął mimo wszystko od silnika. Wydaje mi się, że nadal jest to jedna z istotniejszych rzeczy tak, w samochodzie. Tak, mm -hmm. Mamy do wyboru albo najsłabszego diesla, albo takiego średnio słabego diesla, albo takiego diesla, który już coś może. Mm -hmm. albo takiego diesla, który bardzo coś może, ale może za 380 to nie. Jest jedna benzyna dosłownie za 363 tysiące, Więc myślę, że to jest samochód, który zasługuje na diesla, mocnego mm -hmm. diesla, żeby pod te góry podjeżdżał. Dobra, no Moment to jedziemy obrotowy. z mocnym dieslem. Tak, tak, tak. 286 koni mechanicznych. To jest taki dobry silnik Stuarega. Uczciwy, Dawaj. Tak jest. No to jedziemy. I co i to już? Tak, i mogę sobie już podsumować. Dobra. Przejdźmy na stylistykę. Nadal jest on czarny. Mm -hmm. Najpiękniejszy sposób, by podążać własną drogą. O dobrze, ale są kolory. O, lakiery na dwozie. Czarny, szary, szary, czarny, szary. Granatowy, ciemno-szary. Bo to są te tanie lakiery. A czy są jakieś droższe lakiery? No kurde. Jak cię stać, to jedziesz Ej, tak. Ej, to mi się podoba. Wygląda wtedy jak golf rozciągnięty w kombiu. Ale bardzo lubię golfa i bardzo lubię ten kolor. Za sam ten kolor jedziemy z tym koksem, bo ten pomarańczowy to taki Skoda niestety go już bardzo mm -hmm. wyeksploatowała. A ten, a ten obok, ten taki rudawy? I, I panema. i panema. Y nie. To znaczy, to znaczy inaczej. Bardzo by się wyróżniał. Gdyby on tak naprawdę wyglądał, to ja bym rozważyła, ale, ale on obawiam tak się, że on w będzie tak wyglądał w studio, jak jest dobrze doświetlony. Tak. A na ulicy będzie wyglądał tak. już ty wiesz jak. A ten żółty no. na... No kurde, no. Och, kurczę. Dobrze, jedziemy dobra. dalej. Mm -hmm. Co my tu jeszcze mamy do wyboru? Nie bawimy się w pakiety ekskluzyw, bo one nie będą pokazane na obrazku niestety. Można sobie dobrać kolor po prostu taki, jak chcesz i wtedy... Nie, to dobra, to już idziemy. Jedziemy o, za Ja bym szczerze mówiąc został przy osiemnastkach, które są nawiasem mówiąc brzydkie. Mm. No są I później... takie bardzo... I później Aha, albo i nie później... wiem, pomalował sobie na czarno, albo wymienił je. Zresztą one wszystkie ale, są tutaj srebrne. kurczę, no to co, oni nie mają czarnego felunku? No, widzisz, widzisz? Eee. Więc zostawisz tę osiemnastkę, bo jeśli Dobra, przypadkowo, nie przypadkowo, będzie. nie wiem, zobaczysz na przykład dziurę w drodze i powiesz mam Audi Allroad Quattro, przejadę przez tę dziurę, to lepiej, żeby on był na osiemnastce niż na dwudziestce jedynce na przykład. Też mi się tak wydaje. Reflektory. Reflektory. Najtłustsze jakie są. No kurczę, wiadomo, że HD Matrix, żeby wyświetlały ci film czy coś tam będą innego wyświetlać. Reflektory tylne. Nie, z tyłu to się nie nazywają reflektory, tylko, nie wiem, lampy, światła tylne, ale nie szkodzi. No, wiesz co, bo tu mają napisane reflektory, a tu mają napisane światła tylne. Tak, więc... W technice led? Nie w technologii? Eee, oni mają przewagę dzięki technice, więc wszystko jest w technice. Dobra, jedziemy dalej. Do... Dodaj... No... no nie, ja właśnie wziąłem, więc nie wiem o co kaman. Może ich nie wziąłeś. No wziąłem. Tu... O, rzeczywiście. Nie, nie wziąłeś. Wydawało mi się, że wziąłem. A bo jak wziąłem to. Okej, okay, dobrze. Czyli jak biorę te przednie, to wtedy już wszystkie są w ledzie. Okay. A to są tylne LEDy, które możesz sobie wziąć opcjonalnie, jeśli weźmiesz te biedne światła. Te biedne LEDy. okej. Okay. No dobrze. Zawarte w konfiguracji, no dobrze. Lakiery, no to żeśmy już chyba ustalili. Możesz sobie wziąć osobna opcja, to jest lakier szary Manhattan kontrastowy. To no. jest myślę, najpopularniejsza opcja. No nie wiem. Zderzaki Poszerza... poszerzone nad kolejką i kolorze na wozie. No właśnie nie, po to nie, bierzesz Urowa, no żeby. No to biorę żeby, żeby on to wyglądało, jak wygląda. Koła, żeśmy już zrobili. Tak, reflektory, wzięliśmy. Wygląd zewnętrzny. A czy coś jeszcze coś możemy? Optyczny premium exterior, nie wiesz co. Exterior. exterior. Dlaczego po francusku? Nie wiem. Pakiet czernie jest fajny. z pierścieniami, czerń, z pierścieniami Audi. Okej, okay, to, to to bym chciała. Tak. Masz go wtedy w takim black outcie. personalizacja. Brak oznaczenia, żeby Okej, okay, dobrze. Dobra. To znaczy nie mają czarnych literek, skończyły się. No, trudno. Systemy dachowe, dach nie. szklany, nie? My boczny, boczny dźwięk bierzemy, tak, tak jest. To jest akurat, już nie robiąc sobie do dowcipów, to jest akurat coś, co moim zdaniem warto wziąć na etapie konfiguracji, jeśli tylko jest to dostępne w samochodzie, który konfigurujesz, bo takiego komfortu w dłuższych trasach nic innego ci nie zapewni. I Nawet fotele z masażem. Proponuję przyciemnione boczne szyby. Szyby privacy, tak. Tak jest, nie wywaliło nam dźwięk nie wywaliło Nie, na dobrze. szczęście nie. Wycieraczki, szyby przedniej, adaptacyjne z wbudowanym... O. To jest najlepsza rzecz, którą pierwszy raz doświadczyłem bodajże w Chevroletcie Aveo, a później w Mercedesie SL SL. Tak. Natomiast teraz doświadczasz tego w DS9. D DS9. I to, i to jest czyli naprawdę jest, fantastyczna czyli sprawa. Jest, czyli jest, wyróżnik DS9 dobrze. Świet, dobrze. Świetnie, świetnie, świetnie. No dobrze, on, no dobra, zapamiętał to. No dobrze. to dalej. I co, i co, a, bo jeszcze wnętrze można przecież. Jest jeszcze parę rzeczy, spokojnie. No dobra. Ja tu, moja droga, widziałem taką fajną, przede wszystkim, jakie fotele sportowe? Konturowe z funkcją pamięci ustawień. No Rachel. No i teraz się zaczyna. Możesz wziąć skórę mm -hmm. taką, skórę taką, skórę taką. Ja bym wziął perforowaną, bo mam wrażenie, że perforowana implikuje, że mogą być również siedzenia wentylowane. A wiadomo, że jak bierzemy coś, no to... To w tłuszczu. Tak, Dawaj. ja wolę, żeby było jasne wnętrze. A nie tak, nie... ja też, bo to jakoś tak dodaję. Bo to jakoś tak dodaję. Ale poczekaj, bo tam świecił jakiś konflikt wyboru. Gdzie ci świecił konflikt? No na że ci świeci konflikt. No, gdzie Konieczna ci świeci? personalizacja. No dobra, no, no to... No że jak wziąłem a, te fotele lepsze. Aha, czyli wzięliśmy fotel. Poczekaj. Daj tak. mi to zrozumieć. Jak wzięliśmy te fotele i. Za 15 tysięcy, to jeszcze trzeba ta za, za kolejne 14. Tak. I okay. wtedy dochodzić jeszcze pakiet stylistyczny wnętrza Allroad za 14. I to w sumie 46 tysięcy kosztowały te fotele. Ludzie za tyle kupują samochody i to nawet nie na przeceniem. A tu same fotele tyle będą kosztowały. Ale konfig miał być gruby, tak? No to jest. No grubym. Dobrze. Tapicerki. O, teraz, no to... Już, o, teraz o. już to wnętrze robi się ładniejsze. Szkoda, że to nie jest jakieś w innym kolorze. Eee, no dobra. już niech będzie. Dobra, to jest... Może też listew nie można powybierać sobie? Jest tylko to... Znaczy, okej, okay, bardzo ładne jest to. to, to a... Nie, to jest okej, okay, ale... Tylko ale... ja bym tego piano black się tutaj pozbył. Poczekaj, bo może niżej można... Aha, i tu są te wszystkie skóry. Tu są Dolne... jeszcze możesz ekskluzji w skóry. Nie, to, to aż tak bardzo ekskluzywna nie jestem. Co to jest pakiet Walkona? Mhm. Poza tym, że kosztuje 20 tysięcy. Mhm. Siedzenie zagłówki, podłokietnik czarny. A idź pan, nie po to wziąłem jasną skórę, żeby pan mi nie, teraz. Nie, ten... właśnie, nie czarny, centralny. Centralny, nie, mhm. bez przesady. E... Dobra, czy jest jakaś kiera lepsza? Jest kiera ogrzewana i to jest o. jedna ogrzewana, która mi się podoba. Bo jest jeszcze jakaś jedna ogrzewana, ale ona ma wtedy takie. jak ze skody, przepraszam. Nie, to nieładne. I co jeszcze tu możemy? Już nic Potere. nie możemy. możemy Nie, bo to już wewnętrzny. żeśmy sobie wybrali. Poczekaj, może jeszcze coś tutaj jest. Nie, to jest powtarzanie. Nie, to jest to samo. Podsufitka. Niżej, niżej. Gdzie ty widzisz ten podsufitka? Jeszcze niżej, podsufitka. Tkaninowa, Kaninowa, czarna z Alkantary. Nie, nie, już bez przesady, aż tak się nie będę o nią wycierał. Aplikacje Audi... O, A, tu możesz sobie to w sensie możesz. Tak, tylko że mamy konflikt z czymś. To już może zostawmy. Panel dotykowy z elementami aluminium. To jeszcze nie jest? Z potwierdzeniem haptycznym. Wiesz, co, to, to, tak. to jest akurat tak. coś, co ja bym też chciała. Tak. Bo. Y no właśnie, kiedy nie masz takiego fizycznego przycisku, to musisz w jakiś sposób wiedzieć, czy skutecznie się do tego hmm. dotknąłeś, czy A Aczkolwiek może być też w matowej czerni, więc yy, to tyle dobrego. Okej. Okay. Okej, okay, to... i tu można te aplikacje, typu tam jakiś właśnie jesion. Jesion, albo to aluminium. aluminium i inne rzeczy. Nie, nie, to, to ja już bym może zostawiła. Aplikacje, o, pokryte lakierem refleksyjnym. O nie, nie, nie. U, nie. Listwy z wkładką aluminiową bez podświetlenia, a tu, no są, już te, a tu są już te z no, podświetleniem, będą to są, w są w pakiecie. Dywaniki z przodu, z tyłu, pasy bezpieczeństwa w czarny, z barwnym brzegiem, aż bez przesady. Kierownicę mamy i tu jeszcze mamy jakieś oświetlenie, oświetlenie pakiet. Dobra, no już za półtora tysiąca dawaj to oświetlenie a, ambiente. Tak jest, takie uh -huh. lepsze. Że... Takie lepsze I, aha, i to progowe, no Cześć, już dobrze. Jest jeszcze więcej. Jeszcze więcej wyposażenia można? Jeszcze chyba można więcej wyposażenia. Kto wam ten konfigurator robił? Znaczy Generalnie wygląda na to, że przeciętny polski klient nie zagląda tutaj nawet. Więc dlatego to tak Poczekaj, schowali. Jakie były te lusterka? Podgrzewane, regulowane, przyciemniane. Podgrzewane. A aha. te są regulowane, składane, podgrzewane. Czy one się różnią? Funkcją automatycznego opuszczania podczas manewru. No nie no, kurczę, jak już są, no to to mają być. No. Ale, Ale to też wszystko też ma. Tu miał... Lusterka się Przyciemniane autoba... okay. automatycznie po obu okay. stronach. No dobra. Pakiet air quality chcemy, bo jest taki syf w powietrzu, że mm -hmm. i do tego automatycznie trzeba dobrać klimatyzację czterostrefową, więc no, z tego trudno. robi się 7. Na grzewnicy, więc dobra. Już nie będziemy brali tego ogrzewania postojowego. Kluczyk komfortowy. Ja już sprawdziłem, co to jest. Jak chcesz mieć otwieranie nogą bagażnika, to musisz wziąć kluczyk komfortowy za 5 kafli. Za 5 tysięcy! Ludzie niektórzy za tyle kupują samochody. I ponoć jest to nawet Audi z trzech, a nie z czterech, mimo że mm -hmm. e a 4 Wspomaganie domykania drzwi elektrycznych. Oczywiście. Tak, to bym chciała. Mm, Connect Audi... z monitorowaniem, tak? Żebym mógł sobie na aplikacji sprawdzić, czy samochód stoi czy jedzie. Nie wiem, można też na przykład wyjrzeć przez okno, jeśli ma się okno w domu. Tak, zobaczyć, czy pod blokiem stoi. Dodatkowe hmm. schowki chcemy, holowniczy chcemy, bo jak już bierzemy taki, to holowniczy będziemy na pewno coś holować. Ku kunia będziemy holować. Koncepcja podłogi bagażnika z systemem szyn tak, i uchwytami. to bym chciała. Poproszę o taką koncepcję. Mhm. Systemy multimedialne. Jezusie, jeszcze? O, to jest jeszcze bez wirtualnego kokpitu? Czy to już jest z wirtualnym? No nie. No jeżeli go co musisz zaznaczyć, to, to znaczy, że to było bez. Szekaj. Dobrze, zaznaczyliśmy. No tak. I dopiero to bez teraz. przesady. I teraz tak, masz dwa Bangi No za 40 to nawet ja bym nie wziął do grubego konfigu. Wziąłbym taki nie Advanced, tylko po prostu Premium. I do tego trzeba jeszcze jakiś kod sterujący FOD, nawet nie wiem co to jest, ale jest za 0 zł. Wejścia USB z tyłu to bez przesady. Nie, nie, no kurczę, jak wszystkie ładowarki to. Dobra, to już Nie ma, za dużo w USB w samochodzie nigdy. Tuner, wiesz co, ja bym chciała radio DAB, bym chciała. za dziewięć tysięcy. Bez czytnika kart Aha, bo tu jest jakiś system Pay ale to może mimo wszystko. Nie, już bez Pay Nie, dobra, nie, bo to jest, wiesz co, to to chyba jest jednak bardziej pod telewizję. Smartphone interface. Czytałem, nic z tego dla mnie nie wynika, więc nie wiem, czy chodzi o Android Auto i Apple CarPlay. W związku z tym, na wszelki wypadek wezmę, bo za 1500, co a, to, to jest, jak ten się kod kupuje? A ci wyskoczył wtedy. Ostrzeżenie. No poczekaj, a można jakiś taki. Asystent pasa ruchu, asystent parkowania. ruchu. Nie wiem, czy bardzo potrzebuje asystenta co, parkowania. Potrzeb... Kamerę cofania mi zaznaczę. Poczekaj, nie, 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 poczekaj, a, bo, bo tu jest taki. To jest jakaś lepsza. Tu jest taki lepszy, wspomagający kierowcę w ruchu miejskim. Mm -hmm. I wtedy jest jakiś system park assist, i wtedy już jest kamera i wszystko. Dobrze. Nocny niekoniecznie, ale head-up head up poproszę. Tak. Uh, 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 pakiet pomagający w sparkowaniu z asystentem. No to może tak. I co trzeba będzie. I co to nam wtedy wywala? A i wywala nam ten zwykły system, no czyli dobrze, ten lepszy. okej. Okay. Dobrze. I och, jeszcze idziemy. Dynamiczny układ kierowniczy, poproszę. Dobrze. No dobrze, niech będzie. jest oś tylna skrętna. Elektromechaniczne. Sportowy mechanizm różnicowy bez przesady. Mild hybrid, gaśnica. Zbiornik paliwa 73 litry. Pakiet wnętrza Present z tyłu bez przesady. Poduszki, Poduszki dla drugiego rzędu siedzeń, może weźmy. Tak, bezpieczeństwo ponad wszystko. Można wziąć większy zbiornik AdBlue, ale o ile handlowiec mi nie powie, jak to wpływa na przykład na pojemność bagażnika, to zostawię. Mhm. Przedłużenie gwarancji i tak dalej. Są jeszcze jakieś akcesoria, zajrzyjmy tak z ciekawości. E Czekaj, czy można w kołach i oponach coś ciekawego wziąć? O! o! Tylko że to jest dwudziestka, a tu nie ma zdjęcia. Srebrny, brylantowy. To nie. Dobra, okej, okay. Dobrze. To w akcesoria to możemy... już... o, poczekaj, o. Znowu dwudziestka i znowu 20. Dobrze. Będziemy myślę, musieli że... sobie znaleźć. Myślę, że już każdy we własnym przyjąć, zakresie. tak Zrobiliśmy podsumowanie. Zobaczmy podsumowanie. Przede wszystkim ten samochód wreszcie wygląda. No. no, tylko kurczę, tu masz pakiet Black, a tu masz szare dodatki. I nie możesz tego zmienić na szary, ani nie możesz tego mieć szare, bo będziesz miał tylko srebrne ewentualnie. Ani nie mogę mieć czarnych yy, felg. felg. Jak to wygląda? No jak to teraz wygląda? Jakby przedmiotem było tysięcy? No, miało być grubo, gdzie ty widzisz to 530, no, a tu, tu na dole. jest Proszę, napisane 530. No, 5... Tak, ja widziałem tylko tę ratę 4000. tysiącem. <laughs> 530 Dlatego z większymi cyferkami. Tak, dobrze. To może od razu zajrzyjmy na Otomoto i zobaczmy, co możemy mieć za. Och, nowy interfejs, świetnie. Zobaczmy, co możemy mieć za. 500, Pięćset. Tak, Dobra. 500 tysięcy przyjemności. Miałem Już, żeby się nie rozdrabniać. O, widzę, że są nowe reklamy. Dobra, cena do 500 tysięcy. tysięcy. Yy... Prze... Tak. O, tak. świetny interfejs. Przebieg do 10 km, bo wiadomo, że u dealerów jakieś tam będą takie stały. Mm -hmm. I Czy silnik można? napęd na o, 4. tu. Napęd. O, świetny, świetnie, żeście zrobili tę stronę. Napęd automatycznie dołączany, albo stały również może być. Czemu mm -hmm. nie? Czemu nie? Ale to musisz tutaj zaznaczyć. No zaznaczyłem. Tak, I tak. teraz tu. Pokaż wincy. Wincy. Czy jeszcze jakieś chcielibyśmy warunki brzegowe? Słuchaj, nie wiem. Nie, myślę, dobra. Że nie. Patrzymy dawaj, na nowe. Dawaj nowe i... I może od o, tych najdroższych. Od, od najgrubszych. Najdroższych. Tak, żebyśmy nie marnowali czasu za bardzo. Mm -hmm. No, ale to jest 1,700. A, bo to jest chyba. Dlaczego? Dlaczego on pokazuje. Dlaczego on pokazuje samochody, które są za. A! A przepraszam, bo to ma być cena. Do. Do, a nie od. Oj. Świetnie to działa. Naprawdę fajnie. Znaczy, Myślę, ta, że musisz ta strona... napisać ten. Nie, nie jest tutaj a, dobrze. Ta ten... strona była już zła, a teraz ją jeszcze poprawili. Mhm. Czy teraz możemy widzieć najdroższe? O, dobrze. No i na przykład takie X7 można wziąć. Równo za pół. I GLS-a to już chyba, żeśmy go nawet pokazywali przy okazji tego samochodu dla. Nie, 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 bo ten jest z Warszawy, a myśmy mówili o takim kosztach raczej. Jest RS-4, Za pół miliona to musi być też nieźle wyposażone. Jest Q8 w chipsach GL300, to jest ten to jest ten z mniejszym silnikiem. To nie wiem, czy bym go bardzo chciała. Jest DOŻ. Za pół bańki. Trzeba bardzo chcieć. Bardzo trzeba chcieć. Siódemka, ale wiesz co, nie wiem, czym chciała siódemka. To znaczy powiem szczerze, wszystkie samochody, które tu widzę, OK, jest all-road, nawet. Jakiś jeden. Tak, nawet chyba jeszcze z grubszym silnikiem, czyli pewnie słabiej skonfigurowany. I kurczę, jest biały. No naprawdę tu jest niebieski ten X7, tyle fajnego w okay, nim. Okej, to ten jest niebieski i to jest przynajmniej to jest ciekawe. Aczkolwiek ale... ten wygląda na jakiś taki oliwkowy? Może. Mhm. Ale te samochody wszystkie są tak nudne. To znaczy nie ma tu nic takiego, co by... To są, za, to są takie to znaczy skrojone inaczej. pod klienta. To są Obiektywnie ten model jest ciekawy, ale, ale te, które o, tu, tu jest widać... Okay. Taka. O, to o. Jest, o właśnie, to jest ten kolor taki, którego żeśmy nie wybrali. E, nie, to, to znaczy tutaj ładnie wygląda. Być może zdjęcie jest trochę m, pociągnięte, ale przynajmniej się będzie wyróżniał mhm. na drodze, a nie będzie biały, szary, czarny, burry. O, Defender, burry, super. Tak. O, o makan. Makan w ładnym jest kolorze. Kochani, e, szczerze mówiąc, nie mamy tu takiego żadnego ekscytującego samochodu, którego byśmy powiedzieli, o, tego byśmy chcieli wybrać. Przede wszystkim nie mamy tu żadnego bez, bezpośredniego konkurenta. bo... No, było jedno, sześć, w sensie A6 Allroad, No tak, no, ale... ale to nie jest konkurent, tylko to tak, jest to samo. Tak. Więc nie ma drugiego. Dlaczego BMW nie zrobi podniesionej piątki w Turingu? Och, boże. To byłby fajny samochód. Bo, tak w sumie, bo, w sumie, bo jest e-klasa All-Terrain i nawet nikt nie widział jej na żywo. Jedna jeździła w parku prasowym. Yy... Więc tak właściwie nie wiemy, dlaczego BMW nie chce pójść tą drogą. Bo to naprawdę byłby fajny samochód. Myślę, że nikt by go nie kupił. Prawdopodobnie. Tak samo jak my, obawiam się, nie kupimy tego, ale jeżeli macie taką możliwość i możecie sobie skonfigurować samochód własny według swoich potrzeb z fajnym kolorem, a nie monochromatycznym. To róbcie to. Bo, bo naprawdę nie można patrzeć na tę szarugę. Już wystarczy, że pogoda za oknem jest, jaka jest. Kupcie sobie. Roku. Kupcie, kupcie sobie żółty, żółty zielony. Pomarańczowy sobie kupcie. Tak. Czemu nie? To może być nawet bieda wersja, ale niech będzie w fajnym kolorze przynajmniej. Albo można go nawet okleić. Ostatnio widziałem y, chyba na Instagramie. Mam, zalinkujemy Hyundaja Atosa, czy tego jeszcze mniejszego. Nie, Getz był większy, czyli to był Atos. Tak. W kolorze takim ładnym, zielonym. Jeździ gdzieś tu w okolicach o, po targówku. cute. Naprawdę. Wybierajcie fajne samochody, bo przynajmniej oklejajcie je na coś ładnego. Niech będzie kolorowo. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie Ania i Marek Jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym odcinku! odcinku.